Wracamy do sprawy Salmonelli w miejskim przedszkolu numer 9. Jak informuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, przebadano 90 dzieci i u 63 wykryto zarażenie niebezpieczną bakterią. Przypomnijmy, że Sanepit zamknął placówkę w ubiegły wtorek po tym, jak w próbkach jedzenia wykryto pałeczki Salmonelli. Według Sanepidu jedzenie mogło zostać zarażone przez jednego z pracowników, a warto wspomnieć, że salmonellem wykryto w organizmach dwóch osób z personelu. Jeśli przedszkole po przebytej dezynfekcji przejdzie pozytywnie testy przeprowadzone przez Sanepid, powinno zacząć funkcjonować na nowo od środy 30 listopada.